Cześć, witajcie w kolejnej części Zagubionego w Kosmosie, czyli IF Online. Co dzisiaj? Dzisiaj zakończymy czwartą, tak? Czwarty rozdział? Czwarty rozdział Siostrzyczek, przejdziemy do piątego. Myślę, że zrobimy calutki piąty. Jutro mam wolne, więc możemy trochę czasu na to poświęcić. Co się wydarzyło w międzyczasie? No w sumie niewiele. Leciutko zmieniłem zafitowanie statku. Kosmetycznie, ale mimo wszystko wam pokażę. O ile mi się odpali. O, dziękuję. Także wyrzuciłem działka całkowicie. Wrzuciłem ciężkie rakiety. Miksa, tak? Właśnie. Tutaj jest coś, czego się dowiedziałem w międzyczasie, a co wcześniej mi umknęło. W IF mamy coś takiego jak cztery rodzaje obrażeń. Podejrzewam, że elektromagnetyczne, cieplne, kinetyczne i od eksplozji. Każda z grup, z którymi walczymy, każda z frakcji jest podatna na konkretny rodzaj obrażeń, także warto by było sobie to zerknąć. Są tabelki w necie, także nie ma z tym problemu. Ewentualnie może gdzieś tutaj wrócę w filmie, jak namierzę taką, którą będę mógł bez jakichś praw autorskich wrzucić. I co? I tak samo nasi przeciwnicy też zadają nam jeden z tych czterech konkretnych rodzajów obrażeń. Czasami dwa. Więc teoretycznie wypadałoby, żeby pod każde starcie się przygotować z odpowiednim fitem, armurem, wzmocnieniem, tak, przeciwko właśnie jednemu z, czy dwóm z tych rodzajów obrażeń, plus nasze uzbrojenie, żeby odpowiadało słabościom przeciwnika. Ja wybrałem taki, moim zdaniem oczywiście, optymalny zestaw występujący najczęściej, czyli rakiety zadające obrażenia kinetyczne plus rakiety zadające obrażenia termiczne, cieplne. No DPS-ik trochę mi skoczył, tak? Ze 120 na 180, nie jest to może jakiś tam wow. Ale jest progres, nie? Dodatkowo wywaliłem jeden komputer Ballistic Control kosztem podniesienia obrażeń dronom. Przez drony, przepraszam. Dodatkowo wymieniłem, bo już mogę używać swoje drony na wespy. Są to drony medium już, nie light. Więc i mocniejsze, i mocniej tłukące. Co jeszcze? Chyba ze zmian na statku to wszystko. Mój drugi Gnosis wygląda bardzo podobnie, z tą różnicą, że jest bardziej pod eksplorację zrobiony, więc zamiast tutaj tych dwóch rechargerów ma po prostu skanery, tak? Reszta chyba zbliżona nawet. Możliwe, że ma tutaj dwa drone damage zamiast balistika, ale to już są pierdoły, nie? Dobra, lećmy z tym koksem. Godzina 23, dobrze. No myślę, że najdalej do pierwszej ogarniemy temata z tym chapterem i zakończymy film. Przy dobrych wiatrach może i szybciej. I tak jak powiedziałem wcześniej, na poprzednim odcinku, nie będę was zamęczał zbieraniem złomu, więc po prostu powycinam to, ale to... jeżeli będzie taka okazja.
Dobra, czyli lecimy do następnej agentki. I zapewne zaczniemy chapter 5. Przetestować mojego nowego fita, bo przyznam się szczerze i bez bicia, że nigdzie na nim nie latałem i nie wiem, jak to się sprawdza faktycznie podczas walki. Tak samo jak wespy. Mam nadzieję, że się nie okaże, że je wypuszczę, a to będą, nie wiem, drony nieuzbrojone, nie? Właśnie, a propos dronów i tych czterech rodzajów obrażeń, o których wspominałem. Drony, tak samo właśnie jak nasze uzbrojenie, też zadają różne rodzaje obrażeń, także też wypada zwrócić uwagę na to, jakie kupujecie. Czy bardziej wam się przydadzą wybuchowe, czy bardziej wam się przydadzą thermal, kinetic. No ale to już wszystko. Kuźwa, ile? O jasna dupa. Dobra, tu chyba też skrócimy. Dobra, jak już doleciliśmy do właściwego systemu. Po drodze miałem jedno ostrzeżenie. Ale raczej nie tyczące się mnie, ponieważ nie zadzierałem z innymi korporacjami, więc nieco jestem neutralny. Przynajmniej mam taką nadzieję. Docking request accepted. No dobrze, i wychodzi na to, że zaczynamy kolejny rozdział, tak? Kaska już jest trochę większa. Dobrze. Zbadać i się zameldować. Może obędzie się bez walki. Zaraz się okaże. Może sobie kawę przestawić, żeby
jej nie wylał, jak w panice zacznę naciskać wszystkie przyciski. O fuck, po kolei. O, dobra. Coś dużego. W każdym razie możemy wracać. Tutaj się raczej bójkę nie będziemy wydawać póki co, bo chyba źle bym na tym skończył. Docking permission requested. Docking request accepted. Tu tych dopiero zaczynam. A co mi się tutaj? Aha. No dobra. Nie wiem, czy to mi daje jakieś tam bonusy, czy coś, ale... Co? Aha, mam się zgłosić do tego kolesia, no dobra. No to wio. Dwa skoki, niedużo. Dobra, jak dolecimy, coś sprawdzę tylko. Ale to jak już będziemy na miejscu. Drive active.
cały czas jeszcze nie ogarnąłem sprawy z klonami. Teoretycznie można zainstalować na jakiejś stacji swojego klona i do niego się przenieść. Tylko teraz pytanie, czy... bo mam implanty we łbie. Czy stracę je? Ole, olek, dużo. Nie to. Myślałem jednak, że trochę bliżej jest. A w sumie to, jak od siebie z domu polecę, będzie ta sama droga. Mówię, że nie chciałem tego, zamknijcie mi to. Nie wiem, czy do dobrej tej lesy. Docking permission requested. Zaraz się okaże. Jej, trafione. Czyżby miała być pierwsza walka? Tam z jednym znajomym z korporacji. Oh fuck. Kurwa, tak trochę ich tu. Ej, no było ich tu więcej. Co się wydarzyło? Znaczy nie żebym narzekał, nie?
powiem wam, że drony to jest wypas, nie? Sobie ładnie radzą. Nie podoba w rakietach ich mała ilość. Ale za to robią niezły porządek, nie? Dobra, teraz sobie pozbieram. Wam to wytnę, żeby was tym nie zamęczać. I zaatakujemy to coś, to powrócimy. No dobra, wszystkie wraki ogarnęliśmy, amunicję uzupełniliśmy, zdobyłem jakieś tam pierdołki. Namierzmy sobie teraz to i to rozdupcmy. Spodziewałem się, że coś z tego wypadnie. Oblukajmy, co to za cudo. Nie wiem, czy bezpiecznie to brać, czy nie. Chromole to. Się jeszcze okaże, że jest nielegalne i będę sobie narobił problemów przez to. Ups, chyba pilot mi się nachlał.
permission requested. Docking request accepted. Dobrze. Pytanie, jak mam ich złapać, czy coś będę potrzebował? Chyba nie. Obadajmy temata. Na pewno będzie walka, więc mam prawie pełno, ale nie zaszkodzi załadować. Czasem tej jednej zabraknie. No, standardowo do czwórki nie załadowałem. Nie wiem, czemu zawsze mam problem, żeby trafić w ten czwarty slot. Co 10 sekund. Aha, dobra. Zapewne chodziło o załadowanie. To fajnie wygląda. Dobra. Tutaj zrobimy szybkiego skipa, też pozbieram panciory. Dobra, zbieramy ostatni stateczek. Dobra, to mi się pojawiło, że mam kilka strzałów oddać do tego, tak? No dobrze, spróbujemy. Ważny nie był. Jedna salwa wystarczyła, żeby się posrał. I to ma być porucznik? Chyba porucznik noob.
Docking permission requested. Docking request accepted. Cóż tu mamy? Z powrotem do niej się zgłosić? No dobra, no co no. Nie będę dyskutował, nie? Rok? W sumie fajnie wygląda. Warp drive active. Znowu się uropnę po prostu w stację. Powiem wam, cholernie dużo latania jest tutaj. A czy nagrody faktycznie są tego warte? Nie jestem przekonany. Chyba, że dla samej reputacji, nie? No to może tak. What the fuck? Jakiś brzydal. Ale na razie nie będę się wdawał w jakieś jadki, bo jeszcze przyleci się zamścić, a się okaże, że jakiś koksik. Docking permission requested. Docking request accepted. Kogoś zabić? No nie wiem, czy to ładnie z mojej strony. Active.
Ciekawe, jaką obstawę będzie miał. A co jest? Czemu nie mogę ich pozaznaczyć? Właśnie z kimś rozmawiałem, że teoretycznie na spokojnie misję siostrzyczek da się zrobić na destroyerze, czyli na przykład na kataliście, nie? No ja latam statkiem ciut wyższej klasy. No nie ukrywajmy, że Destroyer ma bardzo podobne wyposażenie, choć chyba jeszcze na Smallu, nie jestem pewien. Tutaj już mam na Medium. No dobra, to chyba by było na tyle. Gąski do domu. Dobrze, fantów nam się trochę nazbierało. Ładownia powoli się zapełnia. W sumie dobrze, że ta klasa statku ma w miarę przyzwoitą ładownię, bo bym miał problem. Docking permission requested. Docking request accepted. Powoli rośnie. Ile mamy? 2,6. No, dupy nie urywa, ale na plusie jest. To znaczy, że co muszę zrobić? Bo znowu trzeba będzie kogoś ubić. Dobra, to nim wylecimy, może się załadujemy. Jak
Jeżeli ktoś by chciał wiedzieć, czemu latam z całym tym złomem, to już śpieszę z wyjaśnieniem. Nie wiem, co tu się przyda. Część rzeczy jest potrzebna podczas produkcji jakichś tam fantów. Nie wiem, czy nie będę tego potrzebował, a nawet jeżeli nie ja, to może się przyda w korporacji. Także chętnie w razie czego odstąpię to, co uzbierałem. Nim ja zacznę produkcję taką na porządną skalę, to niestety jeszcze dużo wody upłynie. W sumie trochę irytujące to jest, że z automatu nie stakuje rzeczy. Jestem geniusz. Właśnie zaznaczałem sobie cele na drugim komputerze. I używałem klawiatury od pierwszego komputera i myszki od drugiego komputera, nie? Genialne. Kurde, dużo tu jakichś dziwnych rzeczy. Tylko tych trzech? Nie no, jeżeli więcej tutaj chłopa nie będzie, to chyba nawet dronów nie będę co odpalał. Się chłopaków trochę namnożyło. No i to by było na tyle, dobra.
No i zbieranie fantów. Dobra, lecimy po następną misję. Warp drive active. Jestem ciekaw, czy spotkam tu coś, co można by nazwać bossem. Docking permission requested. Docking request accepted. Cóż tam ciekawego dla mnie masz, kobieto? Znowu do tego łebka. No to lecimy, tylko wpierw chciałbym sobie zerknąć. A to może być ostatnia misja. No dobrze. Czyli jak skończymy ten, zostaną nam dwa chaptery, tak? O ciulu złoty. Dlaczego tak daleko? Przez pół galaktyki mnie tu przeciągną. 09, 08, 08. Ale generalnie przez dość bezpieczne układy widzę. Dobra, jakoś doleciliśmy. Udało mi się nie zasnąć po drodze, bo zaczyna mnie dzióbkę mulić. Więc zobaczmy, czego tutaj od nas chcą. Docking permission requested. Docking request accepted. Czy kiedyś dziwię, jak mi odrzucą prośbę o zadokowanie. Dobra, misja widzę mi się zaliczyła sama. Dokładnie. Szósty chapter zaczynamy, więc tutaj podziękuję wam za oglądanie i zaproszę do następnego odcinka, w którym go polecimy. A na dzisiaj myślę, że już wystarczy. Dzięki śliczne, trzymajcie się.